skończył się bezbramkowym remisem. Do końca rozgrywek pozostawało coraz mniej spotkań. 7 maja, mecz z drużyną Łódzkiego Klubu Sportowego. Andrzej Ambrożej, 21 minuta spotkania. I tak pada zwycięski gol w tym właśnie meczu. Zespół ŁKS-u zajmował wówczas trzecie miejsce w tabeli. Tym razem 24 tysiące widzów oglądało tylko jedną bramkę, ale jakże